Hej, hej, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę z takim luźniejszym odcineczkiem. Pokażę wam, co u mnie tutaj ciekawego. Ja sobie dzisiaj upiekłam chlebek pszenno-żytny w keksówkach. Przepis na taki chlebek macie w naczyniu żaroodpornym u mnie na kanale. I takie drobne zakupy wam pokażę. Tak po chorobie powiem wam, że strasznie jakoś tak czuję brak witamin. I takie jeszcze rzeczy, po prostu chemia. Tutaj mamy płyn do mycia naczyń, akurat mi się nie skończył. Tutaj jakiś z tej samej firmy również odtłuszczacz, tak umyć kuchenkę, zlew i w ogóle wiecie o co chodzi, nie? Dla chłopaków zaczęła się właśnie szkoła i oni sobie zawsze biorą jakąś słodką przekąskę, takie batony, grześki. Powiem wam szczerze, że ja sama lubię sobie czasami chrupnąć takiego grześka. Są bardzo pyszne, ale u mnie jeszcze ciastka zalegają ze świąt w lodówce. Takie trzy smaki grześków. Po prostu zdrowie nie pozwalało na to, żeby jeść nawet słodkie rzeczy. Dobrze, że jeszcze makowca nie robiłam, bo kto by to wszystko zjadał. Psom nie za bardzo słodkie wolno. Ze względu na to, że mówiłam, brak mi jakichś witamin, wzięłam sobie pomidorki. Było trzy, jednego oczywiście zjadłam na kanapeczki. Takie wiecie, zwyczajne pomidory. One nie mają tego smaku co kiedyś, no ale cóż. Ogórek, również jeden już prawie skończony. Było dwie sztuki, ale myślę, wam pokażę co tam u mnie. Paluszki chłopcy sobie lubią zjeść, bo przyszła również kartka świąteczna od jednej z was, to wam na końcu pokażę. I takie drobne zakupy przy okazji. Tymbarki, soki do szkoły sobie chłopcy biorą. Takie wzięłam. Dwie sztuki, bo wiadomo, dla jednego taki sam smak, to i dla drugiego, bo wojna by była okrutna. Także będą mieli na drugie śniadanie coś popić. Wiadomo, dawka witamin zawsze jest w czasie zimowym fajna. I takie, ja im standardowo kupuję różne takie soczki, głównie ze słomką. One są, wiadomo, mniejsze. Taki w butelce soczek to jest bardziej właśnie pożywniejszy, bo jest większy. Takie pomarańczowe napojiki. Tym razem pomarańczowe, tylko były gdzieś były wykupione inne po prostu smaki. Takie tutaj była jakaś promocja, owocowe kubki. Jeden sobie już taki owocowy kubek zjadłam, malinowy. Zostały dwa kubki takie na raz. Truskawkowe były, smaki malinowe. Powiem wam, że gdzieś mi brak witamin po prostu i tak sobie takie różne rzeczy wzięłam do zjedzenia. Serek żółty do właśnie do tych pomidorów i ogórków po prostu. Takie zakupy. I tak, moi kochani, przychodzę do was jeszcze dzisiaj. Nie wiem, chyba pewnie do jakiegoś filmu wam dam. Dotarła jeszcze do mnie spóźniona po świętach karteczka. Mam tutaj przykryte ze względu na to, że po lewej i po prawej stronie są moje dane i osoba, od której tą kartkę otrzymałam. Kartka przyszła ze dwa dni temu, a ja tak się zebrałam i dzisiaj dla was nagrywam. Więc ja wam zaraz pokażę karteczkę i jeszcze jest tu drobny upominek dla mnie. I powiem wam, kochani, od kogo. Muszę zdjąć kopertę na bok, na chwilę. Czekajcie, nigdzie nie uciekajcie. I mamy w pierwszej kolejności karteczka, nam się ukazuje. Fajna taka, ludzie na lodowisku wesołych świąt. Wiecie, poczta nasza działa jak działa, jak to się mówi, ale lepiej późno niż wcale. Jest to karteczka od Magdaleny, już wam mówię. Magdalena prowadzi również swój kanał na YouTubie.
o nazwie Zaganek Dobroci. Można tam znaleźć różnego rodzaju fajne, wiecie, wypieki, fajne dania. Młoda mama, tam zawsze przy niej jest synek, który jej pomaga. Moja kartka już jakiś czas temu do niej dotarła i już wam, kochani, pokazuję. W nowym roku życzę ci zdrowia, bo to najważniejsze, szczęścia, bo to najcenniejsze. Uśmiechu, bo z nim łatwiej się żyje. Dla Moniki i całej rodziny życzy Magdalena z rodziną. Bardzo ci dziękuję przede wszystkim za to, że pamiętałaś o mnie. Fajną karteczkę od ciebie dostałam. Oczywiście link do kanału Magi dostaniecie na dole w opisie. I tutaj jeszcze mam takie dodatki. Krem pod oczy i krem rozświetlający na dzień. Takie pewnie jakieś próbeczki. I dwa takie fajne reniferki, które jeszcze zawieszę za chwilę na mojej choince. No ja zawsze wszystkie rzeczy od was trzymam. Także przepiękne. Przepiękne drewniane zawieszki. Są fajne, nie zbiją się długo. Są pamiątką i będą zdobiły choinkę przez kolejne również lata. Także Magdziu, dziękuję ci za karteczkę, za upominek od ciebie. Was oczywiście zapraszam do niej na kanał. Jak mówię, możecie znaleźć wypieki, możecie różne dania znaleźć, różne hole zakupowe. Coś podobny kanał jak u mnie, tylko ogrodnictwa nie ma. Także zaglądajcie, na pewno będzie jej bardzo miło. Zaganek pełen dobroci. A ja w tym momencie już się pożegnam. Jeszcze raz ci dziękuję. Karteczka, jak widzisz, dotarła. Spóźniona, ale najważniejsze, że pamiętałaś. No to pa, kochani.